Na herbatkę chodź, bo przemarzło. Minus 15. A wow. tu jakby było minus 25. <laughs> idziemy, idziemy na herbatkę. Halo! Halo! Dzisiaj mamy walentynki, ale tak właściwie to powinniśmy mieć walentynki. Codziennie. Nie byłoby to cudownie? A teraz mam świetną okazję, żeby się z Wami podzielić kawałkiem mojego życia, bardzo ważnego. Otóż tak, jesteśmy w naszym domku z Bogusiem, na Podlasiu, na dworze pełno śniegu. Zaczęliśmy dzisiejszy dzień szaleństwem na biegówkach. No nie było to takie szaleństwo, że żeśmy latali nie wiadomo jak szybko, ale rześko mroźnie wspaniale, cudownie. Chyba tutaj właściwie można docenić tą przepiękną zimową pogodę. Ale chciałabym teraz opowiedzieć wam historię, która jest bardzo ważna w moim życiu, a mianowicie Jestem teraz w związku z bardzo fajnym facetem. Boguś, jak go poznałam? Jak to się stało, że jesteśmy razem? Otóż, kilka lat temu, e, moja córka Kasia, starsza, bo mam dwie córki, Kasię i Mikę, powiedziała do mnie tak: Mamuś, te ostatnie kilka lat jesteś sama. Cały czas tylko latasz wszędzie ze swoimi koleżankami. Ja myślę, tak powiedziała, że przydałby ci się jakiś fajny facet. Ja mówię: Co? Facet? Nigdy w życiu! Po jaką cholerę mi facet? Przecież tak. Mam przyjaciół, mam projekty, nagrywam, mam koncerty, piszę książki, kanał na YouTubie. No przecież jestem spełniona. Nie, absolutnie nie. No, ale, no, ale, no właśnie, stało się. <laughs> Dzięki moim przyjaciołom, tutaj właśnie na Podlasiu, spotkałam Bogdana. Początki nasze były. Słuchajcie, to było coś niesamowitego, bo tak jak dwóch licealistów, podchody. Ja go obserwowałam, on był bardzo czujny, ale e, tak myślę sobie, no tak. Kapitan żeglugi wielkiej, światowy facet. No to okej, okay. kocha muzykę. No, to już miał akcje pod podskoczyły. Okazuje się, że gra świetnie w tenisa. A ja, tenisistka, od, od, od wieków tenis to jest mój ukochany sport. Gra w brydża. Wow! I w ogóle kocha podróże i ma świetne poczucie humoru. no, No, i tak się stało że Żeśmy się w sobie zakochali. Wow! Kasia wyjechała do Nowego Jorku, bo ona tam mieszka, i po jakimś czasie do mnie dzwoni i mówi: No, jak tam, mamusiu, z tym Bogdanem? A ja mówię: Słuchaj, jesteśmy razem, mieszkamy razem. To jest coś niesamowitego, słuchaj, on jest zupełnie inny od wszystkich mężów, od wszystkich moich narzeczonych, jakie miałam, no po prostu cały czas mnie zaskakuje. On, słuchaj, on tak, niesamowicie jest w domu, wszystko potrafi zrobić, złota rączka, no wszystko naprawić, perfekt. genialnie gotuje, genialnie sprząta. Wspaniale prasuje, słuchajcie, żadnej żadnej nawet zmarszczki nie ma, jak prasuje. A Kasia mówi na to, o, nareszcie masz żonę. <grym> Także to jest zupełnie coś niesamowitego, że ja nigdy, znaczy, chcę powiedzieć, że nigdy nie, się nie spodziewałam, że jeszcze spotkam kogoś i właściwie o tym nie myślałam. I chcę wam powiedzieć, że Myślmy trochę inaczej niż ja myślałam. Nie, nie zamykajmy się, otwierajmy nasze serca i bez względu na to, o ile mamy lat, bo to jest ważne: zawsze możemy spotkać miłość swojego życia. O, a tutaj jest zegar. Ja mam taki zegar z tyłu. I co godzinę śpiewa ptaszek, i to są najprzeróżniejsze ptaki z całego świata. Kocham, ale mam na wszelki wypadek dwa zegary i też śpiewają, jeden i drugi śpiewa na, to w, w, w odległości jednej minuty. Boguś ma niesamowite poczucie humoru. Podam wam przykład. Na przy, y, ja y, y, kocham się kąpać, ale nudzę się w wannie. I zawsze terroryzuję Bogusia. Ja mówię, Boguś, siadaj tutaj na kiblu i zabawiaj mnie. No i Boguś przyszedł i tam coś mówi do mnie. A ja mówię w pewnym momencie: Patrz, Boguś, jakie mam tutaj oponki mi wyrosły, zobacz. A on mówi: Przynajmniej nie utoniesz. <laughs> albo, albo jak ja się maluję, to mówię, mówi: O, już widzę, że zakładasz. Indiańskie barwy wojenne. I właściwie to my mamy niesamowity dystans, i to polecam, polecam. Mamy tak, dystans do siebie, dystans do wszystkiego, co się dzieje naokoło. I, I mamy tak, ja mam swój świat, on ma swój świat, i mamy nasz cudowny wspólny świat. O, właśnie teraz się odezwał drugi zegar, i ptaszek następny śpiewa. Chcę wam powiedzieć, że to dobrze, nie wiem, czy to Boguś słyszy, bo on jest introwert, ja jestem ekstrowert. Słyszy, słyszysz. słyszy, słyszysz. Słyszy, i słyszy i ucieka, bo chciałam wam, chciałam wam coś powiedzieć bardzo ważnego, bo to, mówi się, to jest tabu, że, że w ogóle erotyka ludzi dojrzałych to jest coś, to w ogóle nie mówimy o tym, albo mówimy, Trochę z takim przyłożeniem oka albo z rumieńcem. A ja Wam przeczytam teraz SMS-y, to znaczy jeden SMS, który wysłałam Boguśowi. Właśnie bardzo mi zaimponował Boguś i on mówi, że ja mu też zaimponowałam, właśnie tymi SMS-ami. I to jest coś bardzo ciekawego. Uwaga, uwaga! Ja napisałam ten SMS. Będąc na trasie z moim zespołem, byłam wtedy w hotelu i napisałam mu coś takiego: Halo. Ty stoisz w mundurze na środku królewskiego salonu. Nagle wchodzę ja, pokojówka. Na jednej ręce kilka ręczników, błyszczące oczy. Mam na sobie krótką sukienkę, a pod nią nic, tylko przewiew. Na sukieneczce fartuszek, włosy upięte, ale nagle widząc Ciebie z wrażenia upuszczam na ziemię ręczniki i rozpuszczam włosy. Podchodzę do Ciebie coraz bliżej i czuję Twój gorący oddech. Biorę Cię za rękę i prowadzę w kierunku dużego łoża. Ha, ha. Dalszy ciąg nastąpi. Ktoś puka. Idę otworzyć Otworzyć drzwi, a może to kelner, bo zamówiłam śniadanko do łóżka. Właśnie. Fantastyczne. A drugi, o, drugi, cudowny też SMS, <noise> też ode mnie, ale z komentarzem Bogusia. Twój szlafroczek wisi koło mojej czarnej nocnej koszulki. Podpatrzyłam, jak się tulą do siebie. Piękny widok. Koszulka teraz zniknęła w czeluściach materiału pachnącego Tobą i uszczęśliwiona, miłością otoczona, spełniona na chwilę przysnęła. Zgadnij, jak ma na imię, a Boguś odpisał: Nie muszę zgadywać, jest mną, tak jak ja jestem Tobą. Czy to nie piękne? No właśnie. Oczywiście czasami się kłócimy. To znaczy kłócimy się, sprzeczamy się, nie ma nigdy jakiejś takiej e, między nami, i, i jakiejś takiej złości, jakiejś takiej, i, bo, bo na przykład, dam wam przykład. Ja na przykład mam, mam e, taką wadę, że jestem roztargniona i na przykład, jeżeli ja akceptuję tę wadę, przeszkadza mi to coś z nią, Robię, ale pierwsza rzecz, co należy ją zaakceptować, i teraz spotykam człowieka, który ma podobną wadę. I teraz tak, jeżeli ja akceptuję swoją wadę, a on ma podobną wadę takie roztargnienie powiedzmy, to rozumiem, na czym to polega i nie, nie denerwuję się, na przykład, jak, jak Boguś zapomni czegoś, czy nie wie, gdzie, gdzie posiał klucze. I właśnie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jak ja sobie właśnie, są takie sytuacje, że ja mówię, Boguś, masz klucze, masz portfel i, i, i on, a jak on zapomni, to wtedy nie denerwuję się na niego, bo wiem, że po prostu ja mam podobną wadę, czyli akceptujemy się takimi, jakimi jesteśmy i ja myślę, że to jest strasznie ważne żeby się zaakceptować takimi jakimi jesteśmy i nie kłócić się o jakieś drobnostki bo małostkowość zabija naprawdę ja już kiedyś mówiłam że wolę być szczęśliwa niż mieć rację bo, bo są takie sytuacje gdzie, gdzie nam się wydaje że my musimy e, udowodnić że musi być tak jak my myślimy nie tu bardzo ważny jest Kompromis i słuchać. Trzeba słuchać, słuchać, słuchać. Ja zawsze, jak Boguś do mnie mówi, to słucham. I wiem, że jak ja mówię do Bogusia, to on słucha, a nie, że ja już coś zaczynam mówić, a on już kombinuje, co odpowiedzieć I jak gdyby wiedział, co ja, co, co, co będzie. Nie. Trzeba wysłuchać do końca racji drugiego człowieka, racji, to znaczy postrzegania pewnych sytuacji. I wtedy nawiązujemy cudowny kontakt, i jesteśmy naprawdę wspaniałą parą. I my, y, my jesteśmy jak dzieci, właściwie. I, i cieszymy się z, ze wszystkiego, y, co nas otacza. Kochamy wieś, kochamy Warszawę, bo ja bardzo często też jeżdżę do Warszawy, albo razem. Tu mamy dwa psy, mamy dwa koty. W ogóle żyć nie umierać. I pamiętajcie. Miłość. Miłość i zgoda. To są najpiękniejsze chyba dwie rzeczy. I kompromis, rozmowa. I chodzi o to, żeby otworzyć serce, otworzyć serce i być gotowym do przyjęcia miłości. W każdym, w każdym wieku. Naprawdę, ja, ja uważam, że stereotyp typu. Że w pewnym wieku to nie wypada, albo już za późno. Nie! Ja spotkałam Bogusia, wybudowaliśmy ten dom. Ja byłam po 70. Bogus jest kilka lat ode mnie młodszy. I dostaję smsy. O, pani Urszulo, pani wybudowała dom mając 75 lat, a ja mam 60 i wydaje mi się, że jestem już za stara. Stara to jest dziurawa skarpeta. Nie ma, nie ma, nie jesteśmy stare, jesteśmy po prostu dojrzałe. O, i ta pani, która ma 60 lat, wybudowała sobie dom. Także stereotyp typu, że już nie wypada, że za późno, nie. Zapomnijmy, ile mamy lat. Absolutnie, to jest tylko ważne, kiedy idziemy na pocztę albo do banku. A tak, to jest nieważne. I nie myślmy. Ja, ja naprawdę mam, słuchajcie, przysięgam, przy, przy że czasami coś, coś tak potrzebuję sobie przypomnieć, ile mam lat, to nie wiem, czy mam 87, czy 9. W ogóle i tak myślę, że no nieważne, nie pamiętam. Czyli walentynki niech będą przez cały rok, które są miłością, czułością. Dobrem. Uloś. Co jest? Co się stało? Piękny piękny dzień, te walentynki, ale my mamy codziennie chyba walentynki. Halo, tak. Mamy. I zapraszam dziecko? Cię na obiad. Walentynkowy? Tak, A co? jak codziennie. O, aha. Dobrze. Mua! Idziemy na obiad. Halo! Halo! Yy, idę na obiad, A, ale zanim pójdę na obiad, przygotowany przez Bogusia, to pamiętajcie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, dzwoneczek. Trrr, I do zobaczenia.